Mam na imię Tomek Tryba, mieszkam w Toskanii od sierpnia 96 roku. Znajdujemy się w regionie Chianti, pomiędzy Florencją i Sieną, w małym przysiłku Pino, Il Pino dokładnie. Przyjeżdżam nocą do takiego, wiesz, od Tavarnelle przez te wszystkie drogi, jeszcze były szutrowe, nie było tam asfaltu. Wchodzę do takiego domu, ja w ogóle po włosku widziałem tylko, wiesz, spaghetti i wiesz, i franek do las, jak rozpętałem II wojnę światową. To było jakby mój obraz Włoch tutaj. No i wiesz, wchodzę do takiego domu, dostaję spaghetti z pomidorami i nagle, wiesz, no świat wiruje i jak zaczarowany. Podobała mi się wioska tutaj, podobało mi się w Toskanii, podobali mi się ludzie i sytuacje, ale ja nie wiedziałem tak naprawdę, co chcę robić w życiu i dokąd zmierzam. Zdecydowałem się na kupno samochodu terenowego. Ja mówię, no będę robił wycieczki, będę nim jeździł, ja to po prostu czuję, że taki samochód to jest coś dla mnie, on mi tutaj będzie pomagał, będzie jak taki przyjaciel. Jedno z moich ulubionych miejsc w Toskanii. Ja ją nazywam moja rzeka, od 13 lat tutaj przyjeżdżam. Bardzo fajne miejsce. To jest piec oryginalnie chlebowy. Każdy toskański dom ma taki piec, albo wewnątrz w przejściu, albo była to taka dobudówka, tak jak tutaj. Zaczynali przyjeżdżać ludzie, no coraz więcej. Jakoś tak razem płyną ze mną przez tą Toskanię i mogę im pokazać tutaj to, co odkryłem na przestrzeni 10 lat, a znam tutaj naprawdę sporo miejsc, ludzi, sytuacji. To jest klasyczne wino, białe wino toskańskie, Trebbiano. To jest małżeństwo i to są jednocześnie właściciele i gotują. Także to jest tego typu miejsce. Bardzo, bardzo kocham miejsce, w którym mieszkam.